całe mieszkanie płonęło, wydobywały się płomienie ognia już przez okno. Poszkodowany mężczyzna został wydobyty przez sąsiada z tego mieszkania. Miał lekkie poparzenia, został zabrany przez pogotowie. Nasze działania polegały na podaniu dwóch prądów wody do wnętrza mieszkania, sprawdzeniu dachu. Pożar wybuchł około godziny 9. Z nieoficjalnych informacji mieszkaniec tego domu zapalił świeczkę i zasnął. Prawdopodobnie mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Na miejscu pojawiły się 4 samochody straży pożarnej. 9 strażaków przez ponad 2 godziny walczyło z żywiołem. Dom został sprawdzony kamerą termowizyjną. Zabezpieczono też butle z gazem. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że straty mogą przekroczyć 50 tysięcy złotych. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala powiatowego w Trzciance.